dzisiejszym odcinku programu Wsi Spokojna, Wsi Wesoła zapraszamy Państwa do Łagowa. Łagów, największa miejscowość w naszej gminie, Skarżeleckiej, jest chyba najbardziej rozwojową organizacją, nie organizacją, miejscowością w naszej gminie. W najszybszym dobie się rozrasta. Chyba najwięcej mamy do zaoferowania wśród wszystkich miejscowości w całej naszej gminie. Cieszę się bardzo, że Łagów leży w punkcie geograficznym bardzo dobrym. Graniczymy z Niemcami. 1,5 kilometra mamy do niemieckiej granicy i do czeskiej granicy blisko mamy. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pojawiły się już w 1305 roku. Łagów jest wsią łużycką, niedawniej niemiecką. Nazywał się przed wojną, czyli w okresie niemieckim, Leopoldów. Związane to było z właścicielem zamku. Właśnie mieli na imię Leopold, właściciele kolejni, i stąd był Leopoldów. Nawet po wojnie tak się nazywała ta wieś. Potem dopiero uzyskała nazwę Łagów. Najstarszym zabytkiem zachowanym w Łagowie jest kościół parafialny pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego, pochodzący z XIII wieku. Pierwszym pastorem ewangelickim był tam zgorzelecki szewc Sartorius, którego wyświęcił sam Marcin Luter. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest również cmentarz przykościelny. Do 2007 roku ten kościół był kościołem filialnym. Parafia wówczas była w Jerzmankach. W 2007 roku obecny biskup ordynariusz, ksiądz biskup Stefan Cichy, dokonał podziału parafii. Od 1 lipca 2007 roku Łagów stał się parafią samodzielną. Taka parafia, choć jest wiejska, ale bardzo zbliżona jest do charakteru parafii miejskiej. Społeczeństwo wspomaga w większości remonty różne świątyni, ale powtarzam jeszcze raz, zasługi wielkie ma tu nasz pan wójt, pan Kazimierz Janik. Znakiem rozpoznawczym Łagowa jest także renesansowy dwór, położony w bliskim sąsiedztwie okazałego parku. Historia tego obiektu zaczyna się w roku 1581, kiedy to za sprawą Michała Endera von Sercha i jego żony Elisabeth von Hoffmann zostaje tutaj ufundowany i powstaje dwór, który obecny jego bryła jest wpisany w bryłę pałacu. Przez wieki pałac przechodził z rąk do rąk. Na przełomie XIX i XX wieku obiekt podzielił niestety los tysiąca innych obiektów na Dolnym Śląsku i powstało w nim państwowe gospodarstwo rolne. W konsekwencji pałac popadł w ruinę. W końcu jednak przeszedł w ręce prywatne i odzyskał świetność. Od 2 lat zostaje tutaj prowadzona gruntowna przebudowa, rewitalizacja parku, a także renowacja samych obiektów, gdzie w 2 salach wcześniej gospodarczych mieszczą się 2 piękne sale klimatyczne z nowoczesną infrastrukturą, gdzie odbywają się bankiety i konferencje, a także w części oficyny zaadaptowanej na przytulny pensjonat.
Dodatkową atrakcją dla odwiedzających pałac jest sala z trofeami myśliwskimi, pochodzącymi z Azji, Afryki, a także Polski. W przyszłości ma tam także powstać wystawa historyczna poświęcona Łużycom. Pałac w Łagowie to nie jedyne miejsce, w którym mogą zatrzymać się turyści. We wsi znajdują się gospodarstwa agroturystyczne, a także restauracje serwujące polską kuchnię. Łagów prężnie się rozwija. Mamy dużo sklepów tutaj w Łagowie i 3 sklepy takie mniejsze w centrum. I co tu jeszcze mamy? Szkołę i tutaj świetlicę. Na tej świetlicy pani sołtysową, bardzo dobrą sołtysową mamy, rok czasu. I ta pani sołtysowa bardzo się stara, założyła przedszkole, które odbywa się raz w tygodniu w środę. We wsi znajduje się także gminna biblioteka publiczna, podlegająca pod Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach. Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 11 tysięcy woluminów. Przez cały rok staramy się systematycznie uzupełniać ten nasz księgozbiór w nowości czytelnicze. Szczególną troską otoczone jest czytelnictwo dzieci i młodzieży, dlatego też między innymi stworzyliśmy ten kolorowy kącik z bajeczkami dla dzieci. Przez cały rok biblioteka organizuje różnego rodzaju zajęcia dla dzieci. Dodatkowo młodzież gimnazjalna i maturalna może skorzystać tu 2 razy w tygodniu z bezpłatnych zajęć języka niemieckiego. Biblioteka nasza jest wyposażona w sprzęt komputerowy. Czytelnicy mają bezpłatny dostęp do internetu. Jesteśmy także w trakcie wdrażania programu bibliotecznego Mac Plus, który w przyszłości pozwoli nam stworzyć elektroniczny katalog. Gmina stawia również na rozwój fizyczny mieszkańców. Przy szkole powstało boisko Orlik, a przy stadionie wybudowano świetlicę, w której odbywają się zajęcia rekreacyjno-sportowe. Jak powstała ta budowa i powstała ta szatnia wybudowana, zadbaliśmy o to, żeby była siłownia, właśnie młodzież korzysta z niej. Chętnie przychodzą i młodsi, i starsi, i panie. We wtorek jest fitness i w czwartek. Dosyć duża grupa pań przychodzi. No, fajnie ćwiczą. Gdybym był trochę młodszy, to może bym się przyłączył.
Od 1955 roku działa we wsi również klub sportowy Iskra Łagów. Jest zespół pierwszy na klasie, jest Liga Juniorów, a trochę w Lidze Juniorów jesteśmy tak na środku tabeli, ale jeśli chodzi o A-klasę, to jesteśmy ex aequo razem z Pieńskiem w tej rundzie na drugim, trzecim miejscu. Tu jest drużyna typowo amatorska, nikt nikomu nie płaci, każdy przychodzi z chęcią, grają. Wyniki świadczą o tym, że jest fajnie i dobrze by było, żeby tak zostało. W niedzielę to zależy, z kim się gra. Jak jest drużyna jakaś taka, że tak powiem, z wyższego miejsca, no to jest dużo kibiców. A najlepiej jak jest rywal lokalny. No, derby jak są, no to wtedy jest full. Trybuna, wszystkie miejsca. Kolejnym miejscem w Łagowie promującym aktywny wypoczynek jest łagowski obiekt sportowy, potocznie zwany Łosiem, który zimą funkcjonuje jako lodowisko, a latem jako rolkowisko. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia sprzętu oraz ostrzarnia łyżew. Przyjeżdżają do nas goście, młodzież, dorośli, nie tylko z powiatu Zgorzelec i naszej gminy Zgorzelec, ale dzisiaj mamy z Wrocławia, dzisiaj mamy Gerlic i codziennie Mirsk, Pisarzowice naprawdę przyjeżdżają do nas z daleka, bo jest tutaj najlepiej i ciekawiej. Tutaj Mikołajki, tak jak w tamtym roku i teraz. Robimy walentynki, ferie. Bardzo dużo tutaj imprez konkretnie na tym lodowisku. Wynajmujemy również lodowisko, jak zespoły chcą sobie zrobić takie mniejsze imprezy integrujące mieszkańców. Także też można wynająć nasze lodowisko. We wsi działa Stowarzyszenie Wsi Łagów i Zespół Ludowy Błękitne Kamizelki. Zaczęło się wszystko w 2009 roku od tego, co najważniejsze na wsi, czyli od wieńca dożynkowego. U Genia Skrzypacza na podwórku w Szopce przez 3 miesiące co najmniej robiliśmy wspólnie sąsiedzi wieniec dożynkowy. Wypadł tak wspaniale, że dzięki niemu pojechaliśmy reprezentować województwo dolnośląskie, my z takiej małej wsi Łagów, na dożynkach prezydenckich w Spale. To wydarzenie zainspirowało grupę mieszkańców do podjęcia nowych wyzwań i tak zrodził się pomysł na powstanie zespołu i stowarzyszenia. Oba noszą nazwę Błękitne Kamizelki, bo to właśnie był ich pierwszy wspólny strój.
Kiedyś jeździliśmy, oglądaliśmy inne zespoły, w ogóle jak śpiewają, jak się bawią. Dzisiaj natomiast my mamy czym się pochwalić, bo jeździmy też bardzo szeroko, daleko, żeby zaprezentować się i pokazać, co potrafimy. A jestem przekonany, że potrafimy bardzo dużo i bardzo wiele. Śpiewamy różne piosenki, powiedzmy sobie, ludowe, obyczajowe, obrzędowe. Jednocześnie przedstawiamy przeróżne czerwone kapturki, tam inne jakieś przedstawienia dla dzieciaków, dla wszystkich, co tylko zapragną. Chodź, mamo, prawdą, na pięć par butów zdarła, wreszcie cię królu w tym pałacu dopadła. O sucha, dam ci berło i purpury, okryj swoje kostury. Ja w purpurach nie chodziła i chodzić nie będę, nie takim królom głowy ścinałam i tobie królu zetnę. Diable, przybywaj do pomocy, bo śmierć wytrzeszcza na mnie oczy. Idź precz, słuchaj, obędzona! Co chce do pana mego? Ja pana mego cisla służyła, moja cisza twoje ciało. Zespół śpiewa pieśni łużyckie oraz melodie bałkańskie. Uczestniczymy jako zespół ludowy szczególnie we wszystkich okolicznych przeglądach, gdzie nas tylko zaproszą, wszędzie jedziemy. Najdalej byliśmy w Kobierzycach. Najczęściej jesteśmy Czerwona Woda, Bogatynia, Zawidów. Gdziekolwiek zespoły ludowe nas zapraszają, to zawsze jedziemy, chętnie startują wszyscy członkowie zespołu. W Łagowie ciągle coś się dzieje. Mieszkańcy wspólnie z gminą organizują wiele imprez. Najważniejszym naszym projektem od początku jest święto naszego zespołu ludowego i stowarzyszenia. Nazywa się Święto Błękitnej Niezapominajki, przegląd ludowych zespołów. Robimy zawsze około 15 maja. To zawsze jest sobota, niedziela. Marzy nam się dwudniowe, może się uda kiedyś, że będzie dwudniowy przegląd. Rada Sołecka organizuje zabawy, dożynki mieliśmy ostatnio i teraz była zabawa ostatnio i teraz będzie w lutym następna. I, no i dobrze, organizuje się z ludźmi, zgrana paka jest z Rady Sołeckiej. Rada Sołecka wraz z towarzyszeniem i z klubem sportowym też po części kombinujemy na wszystkie strony, żeby uzyskać jakieś pieniądze na rozwój naszej miejscowości. Co rusz powstają tutaj nowe rzeczy, właśnie różnego rodzaju kółka, spotkania. Integracja społeczeństwa, myślę, że naprawdę stoi na wysokim poziomie w Łagowie. Poprzez gminę, poprzez GOK, nasze stowarzyszenie nabiera tak zwanego motoru i pędu. Wspólnie razem organizujemy wszystkie zajęcia. To nie, że my sami robimy jako stowarzyszenie. Po prostu my współpracujemy i dzięki temu to jest. Na terenie Łagowa znajdują się także hipermarkety, dzięki działalności których gmina ma pieniądze na nowe inwestycje. Z pewnością można powiedzieć, że jest to wieś z dużymi perspektywami na przyszłość. Plan zagospodarowania w Łagowie jest. Mamy dużo działek inwestycyjnych. Chcielibyśmy, żeby inwestorzy do nas przychodzili.